Uwaga! Ale cat. No właśnie. Ale będzie cat. A, cat! Ale fajnie. No właśnie. Ale cat! Damy radę. Zobaczymy. No cześć. W dzisiejszej Ewangelii jest taka scena, że Pan Jezus przychodzi w gości do jednego pana, co się nazywał Szymon. No i siedzą sobie przy stole i w ogóle fajnie. I nagle podchodzi jedna pani i klęknęła przed Panem Jezusem, zaczęła strasznie płakać i łzami zaczęła obmywać nogi Panu Jezusowi, a włosami zaczęła ocierać nogi. I potem wzięła taki olejek i nasmarowała mu te nogi. A Szymon i inni koledzy tam patrzą, mówią: ojejku, co to Pan Jezus nie wie, że to jest bardzo niedobra kobieta i że ona robiła bardzo złe rzeczy, takie, że to nie wolno zrobić takich rzeczy. I robiła straszne rzeczy, dużo gorsze niż tylko jakieś tam podpowiadanie na klasówce na przykład. A Pan Jezus tak popatrzył i mówi: hej Szymonie, mam ci coś do powiedzenia, wiesz? No to Szymon mówi: no dobra, słucham. I Pan Jezus opowiedział mu taką przypowieść. Było sobie dwóch kolegów. I pożyczyli od jednego pana pieniądze. Jeden pożyczył 10 zł, a drugi pożyczył 100 zł. A potem się okazało, że nie mają mu jak oddać tych pieniędzy. No bo nie mają. No dobra, to powiedział pan. Skoro mnie prosicie, to wam daruję ten dług, to już nie musicie oddawać. No i jak myślisz, Szymonie, który z tych dwóch będzie bardziej kochał pana? Ten, co pożyczył dychę, czy ten, co pożyczył zdówę? No to Szymon mówi: no ten, co pożyczył więcej, to będzie go bardziej kochał niż ten, co pożyczył mniej. No bo w końcu pan tamtemu dużo więcej darował, nie? No widzisz, Szymonie. Zobacz, jak przyszedłem, to nie dałeś mi wody, żebym się umył ręce, nie? No właśnie. A ta dziewczyna, co niby tak ci się nie podobało, to ona swoimi łzami umyła mi nogi i wycierała włosami, bo komu się więcej przebacza, ten więcej kocha. A do tej dziewczyny Pan Jezus powiedział, że jej grzechy są nieprzebaczone. No właśnie. Ta Ewangelia jest dla nas. Mówi o tym, żeby mieć wdzięczność do Pana Jezusa za to, że nam przebacza grzechy. Tak jak ta kobieta miała wdzięczność do Pana Jezusa. I żebyśmy nie byli jak ten Szymon, co tak wszystkich z góry ocenia i mówi, że ten jest dobry, a ten jest niedobry. Ten ma większe grzechy, ten ma mniejsze grzechy. No właśnie. Bo Pan Jezus przecież kocha każdego człowieka i każdemu chce przebaczać grzechy, jeżeli tylko ten człowiek chce się nawracać. No właśnie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Cześć.